początku sierpnia gmina Mielnicz otrzymała informację, że została pominięta w rozdziale środków na rewitalizację obszarów popegeerowskich. Zapowiedziałem wtedy, że sprawa trafi do sądu, ale w tym czasie jeszcze wzywamy pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby wypłacił nam te zaległe pieniądze. Próbujemy załatwić to drogą polubowną. Szkoda trochę, że dwaj ministrowie, którzy przynajmniej teoretycznie związani są z Dolnym Śląskiem, pan Dworczyk i pan Morawiecki, tak traktują gminę dolnośląską, która miała największą ilość PGR-ów, gospodarstw PGR-ów na swoim terenie. Szkoda trochę, że miejscowość, w której gminie chronił się świętej pamięci Kornel Morawiecki, czyli w Potaszni, nie została uznana przez premiera za tę, której należą się środki na rewitalizację. Panie premierze, w tej Potaszni, w której ukrywał się pana ojciec, do której przyjeżdżał, czyli w Potaszni, też był PGR. Co prawda rybacki, w oparciu o stawy mielickie, ale to też PGR. Być może znajdzie pana jeszcze refleksja i zdecyduje się pan naprawić ten oczywisty błąd, jakim było poszkodowanie Mieliczan. Ja zabiegam o pieniądze nie dla siebie, dla mieszkańców gminy, bo w tym przypadku akurat one im się należą. Składam wezwanie do zapłaty 7 milionów złotych do biura podawczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.